A dzień dobry moi drodzy, witamy na następnym live z ekipą Maja z Biznesu. Dzisiaj w składzie ja i Marcin. Także cześć wam wszystkim. Siemanko, cześć. I dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie gier play to earn, gdzie akurat tutaj Marcin jest powiedzmy u nas takim guru tych wszystkich gier play to earn szczególnie, a akurat najwięcej czasu temu tej kategorii u nas dzisiaj poświęca, akurat zajął się tą kategorią też u nas na Discordzie, o czym za chwilę też tutaj powiemy. No i mówimy sobie kilka gier oraz porozmawiamy sobie o mitach i faktach właśnie dotyczących gier play to earn. Czy faktycznie da się na tych grach zarabiać, czy są to tylko i wyłącznie mity, bajki wsadzone gdzieś tam między książki i wszyscy próbują, a nikt nie zarabia? No właśnie dzisiaj odpowiem sobie na te podstawowe pytania i przejdziemy teraz do tematyki właśnie gier play to earn. Omówimy sobie każdą z nich po kolei, którą mamy na naszym Discordzie Maniacy Biznesu, na którego was serdecznie zapraszamy, bo tam jest nie tylko o tematyce grach, zresztą tam jest taki mały dział z grami, a jest taki duży obszerny o kryptowalutach, więc serdecznie was tam zapraszamy. Więc moi drodzy, lecimy nie przedłużając, dajcie nam oczywiście jeszcze w międzyczasie znać, czy nas widać, czy nas słychać, a my lecimy już do Discorda, no i Marcin tutaj omówi każdą grę po kolei, w skrócie na czym polega, a później przejdziemy do prezentacji już tych gier i powiemy coś o nich więcej. Tak, jeżeli chodzi o Upland, to tak naprawdę jedna z mocniejszych gier, jeżeli chodzi o możliwość zarabiania, z tego względu, że gra na dzień dzisiejszy już daje nam możliwość wypłacania tego, co zarobimy w dolarach, więc tutaj komfortowy temat. Gra przyjemna, nie zabiera dużo czasu, polega na handlu nieruchomościami, czyli kupujemy działki, sprzedajemy działki lub trzymamy, robimy z nich kolekcje i możemy zarabiać, że tak powiem, na wynajmie w cudzysłowie tych działek. Naliczane jest nam UPX. UPX nie jest nigdzie wylistowany, nie jest nigdzie dostępny. On jest walutą tylko i wyłącznie w grze i nigdzie poza grą nie możemy go dostać. Możemy go sobie dokupić lub możemy go po prostu zdobyć poprzez granie w grę. Jeżeli chodzi o samo Upland, to tak naprawdę kosztuje nas to dziennie 2 minuty. Nie wiem, Tomek, czy ty grasz dłużej, ale ja tak naprawdę loguję się dziennie, bo trzeba się zalogować. Ja nie całą minutę. No więc no, naprawdę przyjemna gra, jeżeli chodzi właśnie o to Metaverse, no i też daje duże możliwości, chociażby ze względu na handel NFT-kami, zdobywanie NFT-ków. I dalej mamy tak naprawdę More Diamonds, to jest z kolei powiedziałbym trochę przeciwieństwo Uplandu, bo tu w ogóle jest gra na telefon. Oczywiście Upland też mam na telefon, natomiast More Diamonds bazuje tylko i wyłącznie na telefonie i tutaj mamy 3 możliwości tak naprawdę, ponieważ możemy chodzić, jak myślę, że część kojarzy naszych widzów, chociażby Pokemony, czyli chodzimy i zbieramy diamenty. Do tego możemy wydobywać diamenty kopalni, czyli siadamy, bierzemy sobie telefon i po prostu klikamy w ekran, dzięki temu wykopujemy diamenty, które trzeba później przewieźć do fabryki, w fabryce ten surowiec przetwarzamy i w zależności od tego, ile tam było diamentów w tym surowcu, w tej ziemi nazwijmy to, to dostajemy taką ilość diamentów. Co więcej, co bardzo ważne, powstał też zewnętrzny market, gdzie te diamenty można już sprzedawać oficjalnie przez market, co jest bardzo fajne, no bo do tej pory niestety trzeba było komuś na słowo uwierzyć, a teraz osoby z zewnątrz po prostu stworzyły market do gry i tutaj dużo łatwiej jest handlować tym. Space Cartel, no na chwilę obecną jedna chyba z topowych gier, jeżeli chodzi o zarobki, bo tak naprawdę najmniej potrzebujemy robić, nie musimy się nawet logować codziennie. Tutaj największy zarobek tak naprawdę, trochę mi się zawsze kojarzy, Tomek, z twoją serią z YouTube'a Szybki Deal. Możemy kupić NFT-ka na rynku, czy jakiś element wyposażenia naszego bossa i możemy to sprzedać. Więc tak naprawdę bardzo możemy tutaj fajnie na tym zarobić. Duże są przebitki na itemach, szczególnie, że ta gra się mocno rozrasta, robi się coraz bardziej popularna i tak naprawdę te itemy są coraz droższe. Co więcej, na chwilę obecną nie ma więcej nowych itemów, nie są wypuszczane, nie są dodawane nowe itemy, więc te, które są po prostu na rynku, zyskują na wartości. Decent World, no ostatnie moje oczko w głowie, z tego względu, że to jest jedna z najmłodszych gier, jaką mamy w swoim portfolio. Sama gra ma niecały rok, więc jest bardzo, bardzo, bardzo świeża. Tutaj twórcy już mają dla nas gotowy produkt, gdzie
bardzo podobnie jak do Uplanda, możemy handlować, ale tym razem nie działkami czy budynkami, tylko ulicami, a dodatkowo jeszcze możemy sobie dokupować budynki, które są przypisane do danej ulicy, więc tutaj duża różnorodność, natomiast tak naprawdę to jest dopiero ułamek tej gry, ponieważ ta gra już ma przygotowany świat Metaverse, gdzie możemy stworzyć swojego awatara, a jeżeli nie lubimy na przykład, nie wiem, kreować swojej postaci, wybierać oczu, brwi, podbródka, spodni i tak dalej, to możemy swoje zdjęcie przyciągnąć do programu i po prostu, że tak powiem, zmapuje nas i ze zdjęcia przerobi nas na awatara, którym będziemy się poruszali w grze. Na chwilę obecną jest to część Dubaju i w Dubaju mamy możliwość uczestniczenia w dwóch rozgrywkach, grach, wyścigach, w których można zdobywać ich token. Na chwilę obecną, z tego, że gra nie ma nawet roku, to też ich token jest tylko i wyłącznie dostępny na grze i nie można go nigdzie poza grą na chwilę obecną jeszcze zdobyć. Dalej mamy Walkena. No to może ja teraz dalej omówię te gierki. Tak, może w międzyczasie akurat idealnie może się napić wody. Jeśli chodzi o Walkę, moi drodzy, gra, w której po prostu chodzimy, mierzy nam kroki i za pomocą tych kroków, po prostu dystansu, którego przemierzymy, zdobywamy tokeny. Za pomocą tych tokenów po prostu ekspimy sobie zwierzaka, możemy sobie boostować go na wyższe levele, walczyć nim na arenie, możemy sobie go też breedować, przetłumaczcie sobie w języku angielskim, co to znaczy. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o to, no to gra, powiedzmy, fajna dla osób, które dużo chodzą, dużo biegają, po prostu mają gdzieś tam aktywność. No i oczywiście, jeśli ktoś wchodził we wczesnym etapie tej gry, mógł sobie w miesiąc nawet odrobić, jeśli kupował sobie te zwierzaki, mógł w szybki, dość prosty sposób odrobić sobie tą gierkę. W tej chwili jest to coraz trudniejsze, więc to jest z czasem po prostu w tej grze, zresztą w każdej grze, no kto wchodzi we wczesnym etapie projektu, we wczesnym etapie gry, tak samo jak w kryptowaluty, tak, to jest identyczny sposób. Jeśli coś kosztuje 2 centy, a ty wchodzisz dopiero przy dolarze, coś skoczy na 2 dolary, to ty masz tylko dwa razy przebitkę, a przy 2 centach to masz dużo, dużo większą przebitkę, no masz tam 100%, 100 razy, nie 100%. No w każdym razie, to samo jest, moi drodzy, z grami. Im później wchodzicie, tym jest mniejsza szansa, że zgarniecie jakieś większe pieniądze, chyba że akurat coś wam fajnego wpadnie, jakiś fajny neftek, rar, coś rzadkiego, więc też zawsze da się to nadrobić, ale w przeciwnym razie, jeśli wchodzicie później, no to zawsze musicie nadrabiać czasem, czego akurat my jako ekipa mający biznesu nie chcemy robić, wolimy poświęcać jak najmniej czasu, dlatego tak ważne jest też istotne, żeby we wszystkich grach, które gdzieś tam wybieramy, wchodzić we wczesnym etapie. Na early stage wtedy po prostu mamy największą szansę na zarobek. I następną grą jest Pixels, gra typu Harvest Moon. No i tutaj bawimy się w farmera, który po prostu ścina drzewa, hoduje jakieś tam, znaczy robi zagórnika, hoduje jajka, znaczy zbiera jajka od kur, tak, hoduje kury. No i tam wiele innych rzeczy i możliwości jest, że Pixels. My tą grą zainteresowaliśmy się właśnie po to, żeby dostać airdropa w tej grze. No i jeśli chodzi o airdropa, moi drodzy, to dostaliśmy już 3 airdropy w postaci Berry, czyli tej wewnętrznej kryptowaluty u nich, która nie jest wlistowana. Aczkolwiek teraz nadchodzi airdrop Pixels, na który wszyscy czekamy. No i właśnie tutaj czas pokaże, ile tak naprawdę zyskaliśmy w oczekiwaniu na tą gierkę. No i niestety czas, który spędzaliśmy nad sianiem i zbieraniem marchewek, pokaże, ile jest teraz warty, ponieważ był taki tydzień czy nawet 2 tygodnie, gdzie po prostu non-stop codziennie te marchewki podlewaliśmy, ścinaliśmy, sadziliśmy nowe, aby tylko zyskać na rankingu, żeby zakwalifikować się do airdropa. No ja wbiłem się do top 1000, więc trochę tam zebrałem, jeśli chodzi o berry, no i mam nadzieję, że to samo będzie, jeśli chodzi tutaj o Pixels. Tak, Marcin, powiedziałem, że chciałeś coś dodać, jeśli chodzi o Pixels. Tak, wspomniałeś o tych marchewkach i mi się koszmary zaczęły śnić. Pamiętam, co 5 godzin trzeba było się logować z budzikiem, wstawałem, żeby to zasadzić, żeby się zakwalifikować, bo tam top 20 tysięcy się chyba kwalifikowało, a później jeszcze kasowali konta, które bota używały, więc no ciężka gra. No i moi drodzy, mamy jeszcze tutaj zakładkę Overline, tutaj jeszcze opis nie jest gotowy do Overline, wskoczymy się tutaj na dniach. No i Overline jest podobną gierką tutaj co Upland, tylko tyle, że tutaj działa na trochę innej zasadzie, ale myślę, że to wszystko pokażę wam właśnie, jak za chwilę przejdziemy tutaj do zakładek. Jak weźmiecie tutaj w Overline i przejdziecie do samej góry, chociaż jest tutaj trochę tego napisane, to jest bardzo krótki opis.
Overlay Network, gra delikatnie podobna do Upland. Na początku komentujemy darmowy land, później zajmujemy się jego ulepszaniem za pomocą cash, który dostajemy za codzienne logowanie się do gry. To tak w bardzo dużym skrócie, ale mamy oczywiście też tutaj reflink. Jak w każdej praktycznie grze jest link bądź kod polecający, a w niektórych też nie ma. To wszystko znajdziecie na naszym Discordzie w zakładce gry Play to Air, macie opis gier, no i macie też tutaj linki do gier. Pamiętajcie, żeby linki wziąć od osób, które was zaprosiły do tych gier. No to akurat w tej zakładce linki do gier, te linki są moje, więc tak jak mówię, weźcie sobie te linki od osoby, z którą macie największy kontakt z naszej ekipy, czy po prostu od osoby, która was do nas też zaprosiła. Dobra, także moi drodzy, lecimy teraz do następnego ekranu. Ja sobie już tutaj zmieniam te ekrany i pokażemy wam teraz krok po kroku, jak każda gra tutaj wygląda i omówimy też właśnie te gry w dość szybki, prosty sposób i pomówimy, jakie są możliwości zarabiania właśnie w tych grach. No a propos Space Carters, to już tutaj i Upland to Marcin się rozpędził, ale myślę, że nam tutaj to zaraz rozwinie. Tak, i tutaj tak jak widzimy, jest konto Tomka, na którym widzimy ilość UPX-ów. Pod spodem mamy Sparki. Sparki są bardzo ciekawym systemem, ponieważ można je albo kupić za realne pieniądze, albo właśnie dostawać za codzienne logowanie, więc jeżeli chcielibyśmy ograniczyć wydatki na grę, bo też no ja nie ukrywam, że ja nie lubię dużo wpłacać na grę, mogę tam symbolicznie jakąś kwotę przeznaczyć, żeby to ruszyć, fajnie wystartować, natomiast no później jakby nie chcę tak robić, więc tutaj no konsekwencją jest logowanie się, żeby te sparki mieć, które później możemy wypożyczać innym graczom za UPX-y. UPX-y tak naprawdę na początku są najbardziej potrzebne ze względu na to, że możemy za nie kupować działki lub też właśnie mintować NFT-ki, tak jak tutaj nam teraz Tomek to pokazał, są różnego rodzaju kolekcje, jeżeli zbierzemy całą kolekcję na przykład, nie wiem, zestawu brazylijskiego, czy tak jak ostatnio były mistrzostwa w piłkę nożną, to też możemy dostać dodatkową nagrodę za to. Mamy domy na chwilę obecną budujemy i gra jeszcze tego dalej jakby nie rozwinęła, natomiast w domach będzie można robić wyposażenie każdego domu i tam będziemy mogli trzymać NFT-ki, czyli właśnie chociażby lampę, stół, obraz, to wszystko będzie NFT-kami, możemy to kupić, ale musimy mieć dom, żeby to trzymać. Co więcej, musimy mieć auto, które jest NFT-kiem, żeby móc je sprzedać. Więc tutaj gra bardzo mocno jest osadzona na NFT-kach i tak naprawdę używamy ich nieświadomie chociażby i możemy nimi handlować. Albo z UPX, albo właśnie za dolary. Tutaj mamy możliwość, jeżeli posiadamy działkę, to możemy tą działkę wystawić na sprzedaż. Oczywiście najlepiej jest kupować za UPX-y, a sprzedawać za dolary. Gra bardzo mocno stara się trzymać przelicznik 1000 UPX-ów do 1 dolara i przez większość graczy jest to bardzo mocno respektowane. Tutaj oczywiście, jeżeli chcielibyście szybciej coś sprzedać, zarobić, to tak naprawdę wystarczy troszeczkę zejść z ceny i jesteście w stanie przebić się na markecie, bo na markecie też jakby można sobie wyfiltrować, pofiltrować po cenie i wtedy jeżeli no macie dużą cenę zaporową, no to gdzieś będziecie na dole marketu i waszej oferty nie będzie widać. Oczywiście ci bardziej wprawieni gracze zwracają uwagę chociażby na metraż działki, co się na niej znajduje, jaka jest lokalizacja, więc tutaj bardzo mocno można się przebić i wybić, no tylko trzeba mieć świadomość tego, co się kupuje i gdzie się kupuje. No ja na początku pamiętam, popełniłem jeden błąd, bo kupiłem działkę, nie spojrzałem, bo mamy też możliwość podejrzenia w Google, jak ta działka wygląda z Google Mapsa, no i kupiłem działkę, na której na pierwszym planie jest kosz na śmieci, no to no taka działka jest mało atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, natomiast jeżeli chodzi o same... Ale właśnie teraz pytanie, czy potencjalnie ludzie będą patrzeć na to, czy jest to ładne? Oczywiście myślę, że finalnie tak, znajdą się osoby, które będą chciały kupować ładne działki, ale też potencjalnie, czy będą sprawdzać możliwe, jaki ma metraż i jaka jest, jak bardzo jest tania i co będzie można na niej budować i co będzie można na niej robić. Bo myślę, że to będzie bardzo ogólne, to nie będzie akurat uzasadnienia, że dobra, ta ładnie działka wygląda w zdjęciach Google, ale nie można na niej budować na przykład jakiejś tam fabryki czy czegoś innego. Więc myślę, że w przyszłości, to jest uwaga tylko moje domniemanie, będzie gdzieś tam rozwijanie tego równolegle, ale oczywiście gracze zweryfikują cenę każdej tutaj działki. Więc moi drodzy, przechodząc do pytania, czy na tej grze da się zarabiać? Tak, owszem, da się zarabiać. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile wsadzicie na start. Tutaj jeśli chodzi o propozycję od Marcina, to chyba jest $50, tak?
tego co. Tak, żebyśmy w ogóle mieli sens wystartować, żeby to nie była taka walka z wiatrakami, tylko żeby w ogóle ruszyć w tej grze, to tak naprawdę najlepiej jest użyć 50, a nawet 90, ale to już jest jakby strategia, którą mamy opisaną też na Discordzie w zakładce specjalnej. Ale wystarczy nam właśnie $50, żeby zacząć mieć sporo działek tych FSA, tak jak tutaj nawet też widzimy, czyli działki, które mogą kupować tylko nowi gracze, a ci więksi już ich kupić nie mogą, więc też fajne takie wyrównanie szans między większymi a mniejszymi graczami. I tak naprawdę to jest jedna z topowych gier, jeżeli chodzi o możliwość wypłacania. Powiedzieliśmy o tym, ile powiedzmy te minimum wpłacić, co ważne, koniecznie trzeba użyć tutaj reflinka z tego względu, że inwestując $50 dodatkowo dostajecie aż 50% więcej UPX-ów przy pierwszym zakupie używając reflinka. Jeżeli tego nie zrobicie, no to tak naprawdę sobie tylko odcinacie większą kasę, więc tutaj reflink jest must have. Jeżeli mamy reflinka i doładujemy, konto zaczyna nam hulać, musimy pilnować tylko tego logowania, a jeżeli chcemy już tak przejść właśnie, tak jak my już tutaj z Tomkiem gdzieś gramy, troszeczkę będzie, no parę ładnych naście miesięcy bym powiedział chyba już nawet w tą grę. Myślę, że rok będzie zaraz. No na pewno fajne jest to, że ona dużo czasu nie absorbuje. Ja też lubię przeglądać oferty na rynku, ale to już jest moje zboczenie. No to tak naprawdę mając powiedzmy te 350 tysięcy tych UPX-ów już w wartości konta, to już jest taka kwota, gdzie tak naprawdę te konto już samo zaczyna na siebie zarabiać i z tych naliczeń jesteście w stanie tylko już kupować kolejne działki. Oczywiście szukając tych najtańszych, tutaj kłania się po prostu efekt kuli śnieżnej, czyli staramy się kupować działki za UPX-y, a sprzedawać za dolary, jeżeli chcemy już realizować sobie zyski. Kończę sobie, jeśli chodzi tylko o Upland i już lecimy do następnej gry. W Upland da się fajnie zarobić, oczywiście trzeba się troszkę natrudzić. Wcześniej nie było też limitu działek, więc osoby, które wcześniej weszły do tej gierki, miały większą przewagę. Tak samo ja mam drugie konto, znaczy drugie, to drugie konto jest mojej żony. To jest to słabsze, które jest moje, które jeszcze nie widzieliśmy, o co tutaj chodzi, jak to budować. A w przypadku, kiedy już zakładaliśmy konto akurat mojej żonie, tak żeby ona też mogła pograć, to już ją wyszkoliliśmy, co trzeba zrobić i tak dalej. Wpłaciliśmy odpowiednią ilość tutaj cashu i wszystko ustawiliśmy tak, jak to powinno być zrobione od początku. Więc nasze koszty, na moje konto było tutaj takim poligonem ćwiczebnym, a jej konto jest dużo lepiej zbudowane, jeśli chodzi o działki. No i tutaj same dywidendy, czyli po prostu też więcej kapie, więcej tam zarabiamy. Więc tutaj mity czy fakty, tu jest zdecydowanie fakt. Ta gra daje Wam możliwości cashowania tego i fajnego zarobku. Lecimy dalej, no i mamy tutaj grę More Diamonds, od której jesteśmy praktycznie od samego początku. No i jeśli chodzi o gierkę More Diamonds, przeszła dość sporo zmian i tak jak Marcin wspomniał, po prawie roku czy dwóch latach od momentu, kiedy ta gra powstała, powstał market, gdzie teraz możemy spieniężać nasze diamenty. Wcześniej to było tylko takie faktycznie mit, tak, że może kiedyś będzie się dało sprzedać. Ludzie sami sobie odsprzedawali, ale ta koniunktura była zbudowana tylko właśnie na podstawie zaufania, czyli temu, że ktoś odsprzeda drugiej osobie, ale tak naprawdę nigdy nie było wiadome, czy po prostu coś dalej z tym pójdzie, czy będzie się dalej to rozwijało. W tej chwili mamy też pub pod tytułem World Diamonds właśnie w Rzeszowie. Jeszcze nie wiem, nie wnikałem aż tak bardzo, czy można będzie tam w przyszłości za te diamenty coś kupować, ale podejrzewam, że tak, skoro ta nazwa jest tutaj More Diamonds, skoro to wszystko jest właśnie w temacie More Diamonds, tej tematyce i spotkania MLM-owe też będą tam robione właśnie z tej gry oraz eventy More Diamonds, to myślę, że w przyszłości, jeśli już nie ma tego jakoś zaimplementowane, będzie tam też można płacić właśnie tymi diamentami. Aczkolwiek sam market jest już zrobiony, ja jeszcze osobiście nic nie sprzedałem, zamierzam to też zrobić, zobaczymy jak to działa, więc jeśli chodzi o tą gierkę, czy da się na niej zrobić, czy nie, myślę, że z Marcinem tutaj określimy Wam w następnym odcinku właśnie o grach Play to Earn, bo oczywiście jest możliwość cashowania, ale nie wiem Marcin, czy Ty testowałeś, bo ja osobiście jeszcze nie. Chyba nikt z naszej ekipy jeszcze... Nie, na ekipie wydaje mi się, że na razie skoncentrowaliśmy się właśnie, żeby mieć jak najwięcej diamentów do momentu, tak, kiedy ten market oficjalnie nie wyszedł, no bo jednak zaufać komuś w ciemno i też po niższych cenach,
no to było ryzykowne, a teraz już tak naprawdę można będzie śmiało to zacząć realizować, te wszystkie diamenty, które właśnie zbieraliśmy i tutaj, tak jak właśnie powiedziałeś, na pewno zrealizujemy to i na następnym odcinku w temacie Play to Earn podamy już takie kwoty orientacyjnie, jak to działa i z tego co wiem, to dosyć szybko idzie, bo tam są buty podpięte, jeżeli chodzi o realizację tego, więc w ciągu 24 godzin tak naprawdę wszystko powinno już być na naszym koncie. No, także moi drodzy, damy wam znać, jeśli chodzi o chwilę obecną, czy mit, czy fakt, powiedziałbym bardziej, że fakt, ponieważ po prawie 2 latach w końcu doczekaliśmy się tego marketu, nie wiemy tylko jeszcze jak on działa, ponieważ jak ekipą skupiliśmy się na tym też, żeby te diamenty bardziej tutaj zbierać, pomnażać, no bo oczywiście im więcej diamentów macie, tym macie większe możliwości rozmnażania tych diamentów, więc no coś za coś, albo po prostu budujecie konto, albo później go cashujecie. No aczkolwiek prędzej czy później, tak jak wspomnieliśmy, myślę, że na następnym odcinku właśnie o grach Play to Earn powiemy wam, czy poszło to w dość ciekawy sposób. No i tutaj właśnie Marcin może opowiadać, a ja rozegram nam tutaj walkę, która właśnie na nas oczekuje, jeśli chodzi o Space Jasne. Card. Space Card, czyli tak naprawdę top 1, jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy o zarabianie. Tak jak mówiliśmy, my tutaj na przykład widzimy po lewej stronie taki biały pas ma człowiek, ma jakiś naszyjnik, jakąś snajperkę ma, po prawej stronie człowiek ma fioletowy pancerz i to są tak naprawdę przedmioty, itemy w grze, które trzeba było kupić za BNB, żeby je mieć, żeby wzmocnić naszą postać i dzięki temu, że ją wzmacniamy, ona jest lepsza. Dzięki temu, że jest lepsza, mamy szansę na wygranie, które chyba się nawet wydarzy na naszych oczach w tym momencie, więc bardzo mnie to cieszy. To wszystko ustawione. Tak, ewidentnie trzeba się z kimś dogadać chyba, że tak ładnie poszło, więc tutaj mamy szansę w tych arenach rozgrywać bitwy, w zależności od tego, czy weźmiemy tryb na 8 osób, czy weźmiemy tryb na 16 osób, w zależności od tego też, gdzie spadniemy w drabince, czy skończymy na wysokim miejscu, czy na niskim, to dostajemy ich token DMT. Jeżeli mnie pamięć nie myli, DMT jest potrzebny do sporej ilości rzeczy z tego, co czytałem sobie, natomiast jeszcze nie wszystkie te rzeczy są dostępne na tą chwilę. Jest fajne, bo gra już jest, działa, można w nią grać, rozgrywać ją, no i tutaj niestety nam się nie udało, a tutaj mamy już NFT-ki pokazane przez Tomka, o i też widzę jakieś nasiona już powpadały, no i tak naprawdę jeden pierścień, jakbyś to mógł pokazać, to tak powiem tylko dla przykładu, no taki pierścień na rynku, jak zaczynaliśmy tą grę, no to myślę, że tutaj śmiało można powiedzieć, że można było taki pierścień dostać o wartości 60 zł, przepraszam, w Polsce żyję, dlatego w złotówkach myślę, 60 dolarów, a sprzedać go można było już za 120 dolarów, więc tak naprawdę 100% przybitki tylko poprzez zdobycie jednego przedmiotu. Więc tutaj tak naprawdę... Jeśli chodzi też o to naszą typową strategię, my akurat tutaj zbieramy na wspólnym koncie też z Marcinem, zbieramy sobie DAS, zbieramy sobie DMT, to DMT później otwieramy, wpadają nam surowce i tak dalej, to wszystko jest coś gdzieś warte, jeśli chodzi o sam DAS, który jest w grze i jest też on odsprzedawalny i to w każdym momencie możecie go sprzedać, tylko o, tutaj jest zakładka trading, w każdym momencie od tej nawet mamy jakąś jeszcze ofertę powystawiane, zobacz Marcin, poschodziło nam troszkę gdzieś tam ofert, w każdym bądź razie możemy sobie to w każdym momencie sprzedać, po cenach nawet tej rynkowej, w których macie, jest to taka wewnętrzna ich giełda, do BUSD, no i BUSD możecie od razu wypłacić. Co jest fajne, dla nas takim zalążkiem całości, oprócz tego dodatku, którym jest ta gra, tak jak dla nas, for fun, który też robimy, coś sobie tam zdobywamy, a czemu by nie, przy okazji bardziej sprawdzamy na to, że cena tych NFT-ków, właśnie tak jak Marcin wspomniał, wzrosła znacząco z czasem, kiedy dołączyliśmy do tej właśnie gry. Z czasem, kiedy tą grę też pokazaliśmy na naszym Discordzie Maniacy Biznesu, mogliście niebotycznie tutaj podbić tą wartość tych NFT-ków, ponieważ był też minting, o którym też właśnie wspominaliśmy na Discordzie. Więc no, kto się załapał, to się załapał. Te NFT-ki są teraz droższe niż w momencie, kiedy je kupowaliśmy, więc też fajna sprawa. No, w tej chwili czekamy na dobry moment, żeby po prostu coś tam jeszcze może dokupić, coś tam odsprzedać, coś zamienić, więc coś tam będziemy jeszcze na pewno kombinować. Ja aczkolwiek myślę, że śmiało, jeśli byśmy sprzedali całe te 2 ringi, które obecnie tutaj mamy, o których mówił Marcin, to cała inwestycja w grę łącznie z pozostałymi przedmiotami, nawet jeśli byśmy je zostawili, zwróci się nam tutaj z naddatkiem, więc jest to o tyle już fajne, że jesteśmy w dobrym momencie, jeśli chodzi o cenę tych NFT-ków.
Tak, tutaj zdecydowanie Space Cartel mocno w top, jeżeli chodzi o zarobki. Decent World, no tak jak mówiłem, moje oczko, nie wiem tylko, czy jesteśmy w stanie wskoczyć do metaversu, czy to nam się uda. O, tutaj tak naprawdę widzimy chociażby na tym ekranie w tle tą przebitkę i to jest Dubaj, po którym możemy chodzić, możemy biegać, możemy zdobywać ich token i tak naprawdę na dzień dzisiejszy tokenu nie można wypłacić, nie można go skeszować, można go tylko kumulować. On ma wartość w grze na dzień dzisiejszy, twórcy wyceniają go na 25 centów jeden, więc czy ta cena się utrzyma, czy się nie utrzyma? Na dzień dzisiejszy ciężko powiedzieć, no a tak jak tutaj Tomasz powiedział, no najlepiej wchodzić w gry, które zaczynają, dopiero raczkują, gdzie jeszcze, że tak powiem, już na żywym organizmie, na graczach ta gra jeszcze się zmienia, modyfikuje, wtedy tak naprawdę największa jest możliwość zarobienia największej przebitki. Później jak już się to wszystko normuje, no to chciał, nie chciał, na pewno to będzie troszeczkę niżej. I mamy komentarz, chciałbym dołączyć do waszego kanału na Discordzie. Gdzie znajdę link? Link właśnie w tej chwili wleciał na trzech kontach po prostu i na trzech kontach jest dostępny, w zależności od tego, czy jesteście na Facebooku, na fanpage'u nas oglądacie, macie w komentarzach. Jeśli jesteście na YouTube u Marcina, też go macie w komentarzach w tej chwili. No i jeśli jesteście na naszym YouTube, Maniacy Biznesu, też go macie w komentarzach. Więc wszędzie właśnie w tej chwili wleciał wam ten link i śmiało możecie wbijać. Ja go w razie czego jeszcze tutaj przykleję i za chwilę wam tutaj dam tak, żeby go można było przepisać dla osób spóźnionych. Proszę bardzo, w razie czego jeszcze przez chwilę ten link będzie tutaj wisiał, jakby ktoś po prostu nie mógł sobie też po prostu go skopiować. O, najłatwiejsze będzie, jeśli zrobicie po prostu screena i wtedy na spokojnie przepiszecie sobie go w późniejszej części, bądź otworzycie sobie później to wideo i też będzie to widoczne. Marcin, jeszcze co do samego Decent World, coś tam tak, jeszcze mam tutaj... do dodania? Jeżeli mielibyśmy to podsumować, no to na dzień dzisiejszy z wielkim bólem serca jest to mitem, bo wypłacić na chwilę obecną jeszcze nic nie możemy, natomiast no, na pewno zrobimy aktualizację, jak tylko będzie można wypłacić, no i pochwalimy się, bo już kilka kolekcji mamy zebranych, kilka ulic jest kupionych, więc no jakby to powiedzieć, my już tam jesteśmy i tokeny się zbierają, a kiedy będzie można je sprzedać? To już na spokojnie, chociażby z tego względu, że ta gra nie wymaga od nas w ogóle logowania, więc tak naprawdę możemy sobie poświęcić trochę czasu, zbudować konto i zapomnieć, dopóki nie będzie jakiejś aktualizacji czy możliwości sprzedania tego, więc ta gra dla mnie jest bardzo komfortowa, bo jak mam ochotę, to pobiegam po Dubaju, nie mam ochoty, nie mam obowiązku się w ogóle do niej logowania nawet. Także fajna gierka, zobaczymy, czy da nam możliwość fajnego skeszowania się z tego, co zdobyliśmy się, a jeśli da, to na pewno właśnie tym użytkownikom, którzy we wczesnym etapie gry rozwijali tutaj swoje konto. Więc tutaj tylko dodam, jeżeli chodzi właśnie o rozwój konta, no to większość Warszawy i największych ulic już nie sprawdzajcie, bo są przez nas wykupione, także dziękuję, że jesteście troszeczkę za nami i mogliśmy kupić te największe ulice. Bo no mówię, to już token się dla nas stejkuje tak naprawdę, więc jeżeli ktoś troszeczkę kojarzy świat kryptowalut, to wie, na czym polega stejkowanie i my ten token już sobie stejkujemy. Dobra, także lecimy dalej i mamy tutaj Walken, to jest ta gra, o której wam wspomnieliśmy, że po prostu instalujecie sobie aplikację na telefon, chodzicie razem z telefonem, naliczę wam kroki, daję wam token, ale token, który nie jest sprzedawalny, później ten token, który się da sprzedać, zyskujecie na walkach na arenie, a za ten token, który zdobywacie właśnie w ramach tego, że chodzicie, robicie jakąś aktywność codzienną, no to za ten token z kolei możecie ulepszać swoje stworki, no i później macie większe szanse, bądź mniejsze oczywiście, w zależności z kim konkurujecie na arenie, zdobyć więcej bądź mniej tokenów. Są też codzienne spiny, więc moi drodzy, jeśli chodzi o tą gierkę, w chwili obecnej są mniejsze oczywiście szanse dla nowych osób, czykolwiek na tej grze dalej da się zarobić, dalej już się da, ale są to mniejsze kwoty niż były, więc tutaj jeśli chodzi o tak w dużym skrócie mit czy fakt, fakt zdecydowanie, aczkolwiek we wczesnym etapie było to bardziej prawdopodobnie, że można było odrobić nawet w miesiąc tutaj wszystkie zakupy, które robiliście, w miesiąc można było odrobić fajne inwestycje, w tej chwili im dalej w las mam wrażenie, że gra coraz bardziej gubi ekonomię, więc za chwilę może się okazać, jeśli czegoś nie zmienią, jeśli czegoś nie wprowadzą, może po prostu nie będzie się już opłacało grać, dlatego żeby
zarabiać, bardziej po prostu dla gdzieś tam for fun. Więc zobaczymy, co dalej z tą gierką. Aczkolwiek jest dobrze zbudowana, jest tam dużo nowych pomysłów, świeżych, więc możliwe, że ta ekonomia zostanie w jakiś sposób ożywiona. Na chwilę obecną, tak jak mówię, gdzieś tam stanieją te sforki. Zobaczymy, co będzie w późniejszym etapie. No i moi drodzy, Pixels, czyli gra, gdzie po prostu no, po nocach się śni Marcinowi, śnią mu się marchewki, które podlewał, zbierał. No niestety czy niestety, tutaj akurat nie mamy samej gierki, tylko mamy konto właśnie z airdropem. No i zobaczcie, mieliśmy tutaj berry drop pierwszy, drop drugi, drop trzeci. Ten już jest zamknięty, nie da się go już odebrać. Jeśli ktoś nie zdążył, no to niestety już go nie odbierze. No berry drop drugi jest już sklejmowany, drop trzeci jest sklejmowany. No i w tej chwili czekamy na to, aż wprowadzą właśnie drop Pixels. Więc generalnie, żeby rozmawiać, tutaj właśnie opisane, our airdrop is happening in two stages. First come berry, then comes pixels. I czekamy właśnie całą ekipą, moi drodzy, na to, żeby zobaczyć to pixels. Oczywiście już teraz widzimy, że na przykład 100 tysięcy berry na czacie jest sprzedawane za $30 na przykład po sieci Matic, ktoś sobie wysyła, ale to jest w tej chwili tak, że to wszystko w kwestii zaufania i gracze sami sobie odsprzedają w tej chwili ten berry. Więc jest już jakiś potencjał, że da się na tym zarobić, bo gracze to sami sobie odsprzedają, tak jak to wcześniej było w More Diamonds, aczkolwiek nie mamy jeszcze marketu. Market przyjdzie wraz właśnie z Pixels, który będzie listowanym tokenem, listowaną kryptowalutą, no i wtedy zobaczymy też możliwości zarobkowe na Pixels. Osobiście myślę, że będzie to fajny drop, ale zobaczymy, tak? No nie chcę się tutaj rozczarować, ale myślę jednak, że coś tam nam fajnego wpadnie. Wraz z ekipą też zakupiliśmy NFT, jeśli chodzi o land, na którym gdzieś tam da się farmić, da się zdobywać, da się po prostu grać dla fanu. No i jeśli chodzi o same NFT, moi drodzy, też zyskują na wartości. Tylko tyle, że w momencie, kiedy kupujecie go za cenę, to powiedzmy kup teraz, tak jak macie na Allegro, tak? A chcecie go później odsprzedać, no to nie jest to takie łatwe. Bo w momencie, kiedy kupujecie za kup teraz, zamiast wystawić ofertę, no to później musicie trochę odczekać, aż gra się bardziej rozwinie, żeby go sprzedać za dużo większą cenę, niż go kupiliśmy. Aczkolwiek widzę, że cały czas na nasz land zbijają się oferty, pojawiają się nowe oferty, które są coraz wyższe, no i po prostu czekamy na tą przebitkę, żeby też tutaj bezpośrednio zarobić na tym NFT-ku, który kupiliśmy. I overlay. Marcin, ta nam ostatnia. Ostatnia gra nam została. Ja tak naprawdę mam zrobiony na zakładce internetowej folder, w który muszę wejść codziennie i tam właśnie jest Upland i Overline. Raz na 24 godziny trzeba się zalogować. O, widzę, że będzie 10 okeszy, więc nawet Tomek nam pokaże, o co chodzi. Logujemy się codziennie, dostajemy jeden okesz, są happy houry robione i wtedy możemy 6 okesza zdobyć. Jeżeli mamy co najmniej 10 okesza, tam dokładnie 9,99, możemy to wymienić na, nie wiem, ja to bym nazwał jakieś przekąski, chrupki, cokolwiek to jest, którymi możemy ulepszać nasze landy. One też fajnie, bo są już zmapowane na świecie, gdzie dokładnie się znajduje, jest taka lokalizacja tego. I tak jak tutaj widzicie, Tomasz już ulepsza kolejny. Chodzi o to, że im mamy więcej tej karmy, czy cokolwiek to jest, to ten czas możemy skrócić i możemy tam mieć po prostu kilka godzin na ulepszenie. Tutaj Tomasz widzę na grubo leci, albo się bardzo często loguje, bo masz 3 działki naraz ulepsza. A więc maksymalnie 7 dni, ja uważam, że jak mamy dużo, tutaj widzę Tomek, ty masz aż 43 landy, więc to jest bardzo duża ilość landów, no to tak naprawdę jemu nie robi to większej różnicy, czy to się będzie robiło jeden dzień, czy to się będzie robiło 7 dni, bo i tak zrobić mu się musi, więc zgaduję, że przyjąłeś taką taktykę, żeby jak najwięcej landów rozbudować, mieć tą energię. Energia, co nam będzie dawała, jeszcze do tego się nie dokopałem, natomiast to wszystko możemy sprzedawać, jest już dodany market i chyba jak do góry przejedziesz, to będzie widać właśnie możliwości sprzedaży tych konkretnych ulepszeń na samą górę. O właśnie, i tutaj jak widzicie, każde takie ulepszenie, czyli to, co właśnie teraz Tomek zrobił na naszych oczach, co będzie trwało 7 dni, za 7 dni okaże się, co wylosował, w zależności od tego, jaka będzie wartość tego ulepszenia, co tam będzie, to będzie, nie wiem, jakiś domek dla ptaków, to będą kwiatki, jakaś studnia, jakiś gołąb, to jest inna energia i też na jest... Pewno, na pewno trafię Deutsche Windmill, ja chcę to za jednego Ethereum, także... No, jeden Ethereum to myślę, że już byś nie narzekał, jakbyś sprzedał.
Chociaż nie, no widzę, że tutaj ten Deutsch Witmi jest tańszy, więc no ktoś po prostu tutaj wystawił za fajną cenę. No jest tylko rynek. Aczkolwiek tak czy inaczej jest tutaj rynek, jest market, gdzie po prostu każde rzeczy, które zbieracie za darmo, możecie odsprzedać, więc jest tutaj można potencjalnie powiedzieć, że jest to fakt, że się da tutaj zarabiać. Aczkolwiek jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy to stwierdzili, więc w tej chwili zostawiamy to coś pomiędzy mitem a faktem. Myślę, że jest potencjał w tej grze, jest ona troszkę podobna, jeśli chodzi o Upland, aczkolwiek no jednak jest ona zbudowana w innym kierunku. Są to też te landy, tak jak na przykład w Pixels, tak? Można je rozbudowywać, więc tutaj jest coś pomiędzy Pixels a Uplandem. O, i to będzie chyba nawet takie idealne porównanie do tej gierki. Więc jest możliwość rozbudowy, jest możliwość odsprzedawania tych ulepszeń, więc zobaczymy, co nam ta gra przyniesie w przyszłości i czy faktycznie będzie można na niej tutaj jakoś fajnie zarabiać. No i moi drodzy, jeśli chodzi o podsumowanie dzisiejszego odcinka, ja sobie tutaj na szybko przejdę jeszcze do naszego Discorda, podsumujemy sobie wszystkie gierki. I więc tak, mity. Może przejdźmy do faktów, będzie nawet tak prościej. Fakty, na których grach da się zarabiać, bądź już zarobiliśmy. Jest to z pewnością Upland. Chodzi o to, że jest możliwość cashowania. Marcin nawet cashował też te działki. Ja jeszcze ich nie cashowałem. Cały czas rozbudowuję obydwa konta, ponieważ tam ta wartość UPX-ów jest stała, tak jak wspomnieliśmy, więc warto też rozbudować sobie te konta. Ale przetestowaliśmy, faktycznie działa to, można je sprzedać, więc fajnie to tutaj działa. Jeśli chodzi o More Diamonds, w tej chwili myślę, że można by powiedzieć fakt, aczkolwiek tak jak mówię, jest już ten market, tylko że jeszcze go nie testowaliśmy, ale skoro on już powstał i inni gdzieś tam mówili, że sprzedawali na tym markecie właśnie diamenty, to myślę, że bardziej zmierza w stronę faktów, ale kwestia tylko naszego potwierdzenia na następnym live'ie gdzieś tam właśnie o typu gry Play to Earn. Aczkolwiek zaliczamy na razie do faktów, więc mamy już dwie gierki. Space Cartels, zdecydowanie fakty. Fakty, fakty, fakty. Więc da się tam fajnie naprawdę zarobić na NFT-kach, aczkolwiek pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, możecie też na tym stracić. Descent World, w tej chwili niestety mity, mamy 3-1, zobaczymy jak to będzie dalej. Overline, w tej chwili powiedziałem, że bardziej zaliczamy do kategorii mity, niestety jeszcze na tym nikt z naszej ekipy nie zarobił, nie sprzedawaliśmy tam nic, nie wiemy jeszcze jakie są możliwości dalsze rozwoju na tej tutaj grze, po prostu zbieramy ten okesz, patrzymy, co z tym może być dalej, więc no, na razie zaliczamy to do mitu, więc mamy już 3-2. Pixels, czekamy. O tyle, co na NFT-kach samych i na landach można zarobić, to tyle na grze dopiero czekamy i będziemy widzieć, ile można zarobić. Tutaj w tej chwili bym coś zaliczył pomiędzy mitem a faktem, ponieważ oczywiście jest ten rynek wtórny, jest rynek graczy, gdzie sami pomiędzy sobą handlują, ale wszystko zweryfikuje dopiero airdrop Pixels, no i sama kryptowaluta Pixels, która już myślę, że już będzie niebawem właśnie ten cały airdrop, czyli to po prostu ta faza druga. No i Walken, w tej chwili jest to mit, fakt, tak? Aczkolwiek tak jak mówię, możliwe, że stanie się delikatnie mitem i ta ekonomia im się rozjedzie, więc powiedziałbym tak, na chwilę obecną z tych wszystkich gier, które mamy, 2, 4, 6, 7, 4, tutaj myślę, że można fajnie bez problemu zaliczyć do faktów. Pozostałe 3 bardziej do mitów, aczkolwiek tak jak mówię, Descent World i Overline, to te dwie są zdecydowanie mitem jeszcze w chwili obecnej. Jeśli chodzi o Pixels, coś pomiędzy, więc no ciężko też stwierdzić, czy po prostu 2 czy 3 gry tutaj do tej kategorii. Aczkolwiek to nam pokazuje, że zdecydowanie warto wejść w takie gry we wczesnym etapie. Warto też wbić na nasz Discord właśnie, Maniacy Biznesu, ponieważ do tam dzielimy się wszystkimi nowymi grami, dodajemy też nowe kategorie, jeśli chodzi o gry, aczkolwiek naprawdę czasami mamy już serdecznie dość tych gier, ponieważ zobaczcie, mamy 7 tytułów już w tej chwili właśnie w grach Play to Earn, no i możliwe, że wskoczy nam niebawem następny tytuł, ponieważ dzisiaj też mieliśmy mieć live o innej grze, aczkolwiek właściciele niestety nie dali radę, mieli tam jakieś inne załatwienia prawnicze, notarialne, jakieś tam jakąś po prostu umowę dopinają, coś ten deseń, więc mieli gdzieś tam poważne spotkanie, niestety musieli odwołać dzisiejszego właśnie live z nami, dzisiejszą AMA, miał być właśnie z nimi wywiad, więc możliwe, że zrobimy to w przyszłości i jeśli ta gra będzie na tyle interesująca, żebyśmy po prostu tam weszli właśnie też jako ekipa. Na chwilę obecną właśnie czekaliśmy z podjęciem tego decyzji do live'u, no i zobaczymy, co będzie dalej, może zapowiemy go w najbliższej przyszłości, no ale to już czas pokażę. Marcin, czy masz coś do dodania a propos jeszcze gier? Czy warto grać, czy według ciebie i czy warto poświęcać swój czas na te gry?
No to ja bym to podsumował tak. Swoje dzieciństwo trochę przegrałem, dosłownie i w przenośni. I kiedyś no, bardzo zjadały gry mój czas i w sumie nic z tego nie miałem. Sprzedawałem swój czas za nic. Dzisiaj tak naprawdę niewiele czasu kosztuje mnie zalogowanie się do tej gry i odebranie chociażby Okeszu czy Sparku w Oplandzie, a już jestem w stanie to mieć z tego jakieś pieniądze. Większe, mniejsze, ale chociażby można sobie kupić jakąś paczkę krypto według strategii DCA. Więc dla mnie jak najbardziej warto, bo nie wymagają dużo czasu i też nie ukrywam, że trochę się dystansuję od gier, które absorbują za dużo mojego czasu, bo po prostu go nie mam na tyle, żeby przesiedzieć na grach cały dzień, a lubię się trochę mieć tej odskoczni i nie myśleć o tym wszystkim i po prostu sobie trochę poklikać, a przy okazji na tym zarobić. No bo kto nie chciałby pograć w grę i zarobić? No to podobnie jak u mnie, ja od dziecka, od komunii, od 8 roku życia po prostu już grałem w gry jako dzieciak i po prostu musieli mnie odciągać do tego komputera, więc zapalony gracz od dziecka, no i granie rzecz biorąc, jeśli tak samo jak Marcin, jeśli mam coś z tego mieć, to fajnie, że poświęcam ten czas i wtedy coś może za to wpaść, dlatego też właśnie ta kategoria na naszym Discordzie. Dobra, także moi drodzy, dzięki za dzisiaj, dzięki za komentarze, dzięki za aktywność, no i widzimy się już za tydzień w następną środę na następnym live. Także trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Cześć! Dzięki bardzo!